straszą mniemaną pandemią, że już wyciągnęli tam jakąś z panią profesor z Białegostoku, która mówi o tym, jak pożyteczne są maseczki. No ile razy naród polski kupi ten sam kit, łyknie i poprosi o dokładkę? Ile razy, szanowni państwo, przecież tu zginęli ludzie. Przecież Mateusz Morawiecki jest zbrodniarzem ludobójcą również. Ponieważ jego... Ale ja je chętnie rozwinę. Zbrodnie... Nie za mocne. Dobrze, że pan z troską się pochyla nad tym, więc pochylmy się... Pewna przesada, prawda? No jeszcze raz. Zbrodniarz ludobójca. Mateusz Morawiecki, zbrodniarz ludobójca z zabiórka. W kodeksie karnym jest taki rozdział zbrodnie przeciwko ludzkości i tam to wyraźnie jest napisane, że zbrodniarzem ludobójcą zostaje nie tylko ten, kto w jakimś Katyniu czy Palmirach tam spycha do dołów z wapnem i strzela w potylicę. Nie, ludobójcą jest także ten, kto, cytuję kodeks karny, stwarza warunki, okoliczności, w których ludzie giną. Na przykład matki są rozdzielane z dziećmi. Czy pan pamięta realia lockdownów? Czy pan pamięta, że rozdzielano matki z dziećmi, ojców, którym nie pozwalano uczestniczyć w przyjściu na świat swoich dzieci? Na tej zasadzie, panie prezesie, Putin też jest ludobójcą, tak? Panie redaktorze, no trzeba przyznać, że takich osiągnięć, jakie ma Mateusz Morawiecki w eksterminacji narodu polskiego pod pretekstem walki z mniemaną pandemią, żaden chyba sąsiadujący z Polską państwa nie ma na koncie. To u nas odsetek ludzi odchodzących na tamten świat w sposób okrutnie zaaranżowany przez rząd, przez władzę. U nas ten odsetek był największy. I czy pan pamięta, że spowiedników nie dopuszczano do łóżek umierających? Czy pan pamięta, że zamknięto kościoły, czego nie zrobili żadni tam? Ani sowieciarze, ani hitlerowcy, tego nie zrobili zaborcy, ruscy, pruscy, austriacy. To zrobił Mateusz Morawiecki, rząd, układ Zjednoczonej Łuże Prawicy Jarosława Kaczyńskiego. Niestety, oczywiście z pełnym poparciem i kontrasygnatą ze strony totalnej opozycji. I aferalny charakter całej tej operacji został już opisany i udokumentowany przez Najwyższą Izbę Kontroli. Pan prezes Najwyższej Izby Kontroli wyłożył w ostatnich kwartałach jeden po drugim raporty kontrolerów NIK-u. Nikt z tym nie polemizuje, bo z faktami dżentelmeni raczej nie dyskutują, ale też nie ma konsekwencji prawnych, bo stoi na czele resortu sprawiedliwości, niesprawiedliwości stoi ten sam minister, który był żyrantem tamtych przestępstw, tamtego łajdactwa.